poznaliśmy ćwierćfinałowe pary Ligi Mistrzów. Mamy dwa naprawdę wielkie hity i dwa mecze, w których faworyt jest. Może tylko, być podobnie jak w 1/8. Tylko jeden. Kilka pogromów, dwa pogromy się szykują. Pierwszy mecz Barcelona gra za AS Romą. Roma generalnie w meczu z Szachtarem już nie zachwyciła i tak naprawdę Szachtar jeszcze w 90 minucie miał takie niebezpieczne ośrodkowanie, że mógł rzucać na taśmę awansować, więc myślę, że w tej parze Barcelona bez problemu przejdzie Romę. Może skończyć się jakimś dramatem dla piłkarzy z Rzymu ten dwumecz. Ale myślę, że sam awans do ćwierćfinału już dla nich jest dobry rezultat. Generalnie w tej parze chyba wszystko jasne, czyli Barcelona w naszym zdaniem. Barcelona zmiecie Romę i awansuje do półfinału. To może mieć też potem spore znaczenie, bo jednak nakłady sił w ćwierćfinałach też są istotne, jak to się rozłoży siły i będą potem bardziej świezi w półfinałach i będą jeszcze bardziej groźni niż są. Kolejna para. Tutaj też mamy zdecydowanego faworyta. Jest to Sevilla Bayern. Bayern jest, wiadomo, jak jest bardzo mocny. Jak mają swój dzień, to naprawdę mogą wygrać z każdym. A Sevilla, no, udało jej się, no może nieszczęśliwie, ale przeciwko tak dysponowanemu Manchesterowi, to myślę, że znalazłoby się jeszcze kilka drużyn w Europie, którym udałoby się coś strzelić na Old Trafford. Też tutaj nie przewidujemy jakiegoś zaskoczenia i Lewandowski może się zameldować w półfinale. Przez co ten jego sezon będzie trochę dłuższy i będzie mieć mniejszą przerwę właściwie. Jeżeli dojdzie do finału, to w ogóle nie będzie mieć żadnej przerwy pomiędzy grą. Od razu z meczu finałowego musiałby pojechać do Juraty na zgrupowanie kadry. No tak, ale Bayern z kolei będzie już, być może w tej kolejce zdobędzie mistrzostwo Niemiec, więc może będzie oszczędzany, na pewno będzie oszczędzany w ostatnich meczach ligowych. Więc w tej parze faworyt jest jasny, czy jest to Bayern. Naszym zdaniem gładko awansuje do półfinału. Kolejny mecz tutaj już trochę ciekawy. Tak. Juventus zagra z Realem. Dużo większy kaliber. Powtórka finału Ligi Mistrzów z zeszłego roku. Można powiedzieć klasyk, bo dwie bardzo utytułowane i doświadczone drużyny. Szansa dla Juventusu na rewanż za ten zeszłoroczny finał Ligi Mistrzów. I być może szansa na pewno szansa na grę w półfinale, aczkolwiek Real w tej Lidze Mistrzów gra znacznie lepiej niż u siebie w lidze. Obie drużyny są bardzo wyrachowane i potrafią grać w Lidze Mistrzów, więc no, będzie bardzo, bardzo zacięty. Dwie drużyny stworzone do gry w Lidze Mistrzów, tak, i zdobywają tytułów. Na pewno, moim zdaniem, najciekawsza, najmocniejsza para w tych ćwierćfinałowych starciach. Tak, no myślę, nikt by się nie obraził, jakby taki byłby finał. Przedwczesny finał, ciężko tutaj wytypować cokolwiek, ale tak. ja bym postawił na Juventus. No i zagrają dobrze taktycznie, a Real też nie lubi, jak postawi mu się solidną defensywę, to też wcale tak łatwo im to strzelanie bramek nie idzie, więc jeżeli Juventus zagra dobrze... Dwie drużyny, które kochają grę przede wszystkim grę z kontrataków, a nie z ataku pozycyjnego. Tak. Fajnie byłoby zobaczyć Szczęsnego w tym dwumeczu, ale chyba małe szanse na to. I ostatni pojedynek to będzie pojedynek angielski pomiędzy Liverpoolem a Manchesterem City. Może być to bardzo ciekawe spotkanie, bo Jurgen Klopp też w Lidze Mistrzów potrafi grać. Co prawda w tej 1/8 dostali bardzo łatwego przeciwnika, co zarówno jak i Liverpool, jak i Manchester City. Plus, że Jurgen Klopp nie lubi się cofać, nie lubi grać, nie wiem, otwarty mecz. Mecz będzie na pewno otwarty i będzie bardzo na wysokiej intensywności, dużym tempie, dużo gry z pierwszej piłki. Na pewno może być atrakcyjnością. Na pewno może dorównać, albo nawet przewyższyć mecz Juventus z Realem, bo tamten może być szachami, a ten będzie takim naprawdę dynamicznym i mega atrakcyjnym meczem. Pierwsze mecze ćwierćfinałowe zostaną rozegrane 3 i 4 kwietnia, a rewanże odbędą się 10 i 11 kwietnia, czyli za 3 tygodnie, czyli za 2 tygodnie te pierwsze ćwierćfinałowe starcia po zgrupowaniach reprezentacji. No i tyle, szykują się na pewno bardzo interesujące mecze i na pewno jakieś typy, jak już będzie bliżej co do meczów, jakieś typy i analizy przedstawimy. Piszcie w komentarzach, kogo typujecie kogo wy uważacie do gry w półfinałach.
kto awansuje z tych par. Okej, i teraz rozgrywki trochę mniejszego kalibru, ale wcale nie mniej atrakcyjne, czyli Liga Europy. Również dziś rozlosowano ćwierćfinały. Wczoraj nieoczekiwanie odpadł gospodarz finału tych rozgrywek, czyli Lyon, przegrał 3-2 z CSKA. I tak, pary przedstawiają się następująco. Rasenball Sport Lipsk będzie grał z Olympique Marsylia. Myślę, że Marsylia będzie chciała zagrać na finale. Finale we Francji, w Lyonie. Więc ten mecz będzie na pewno atrakcyjny, bo Lipsk też gra, mają młody zespół, grają atrakcyjnie szybko, więc może być ciekawy pojedynek, bardzo wyrównany. Drugi mecz Arsenal zagra z CSKA Moskwa. Jedyna szansa Arsenalu na grę w przyszłym sezonie w Lidze Mistrzów to wygranie w tym sezonie Ligi Europy. Myślę, że tutaj dla nich to jest w tej chwili cel numer jeden, żeby zwyciężyć w tej Lidze Europy, bo w Premier League tak naprawdę na czwarte miejsce już nie mają szans, o piąte jakieś tam matematyczne. Czwarte jest dla nich zarezerwowane. Właśnie coś, ktoś im podkupił to czwarte miejsce, więc jedyna, tak. To może być jedyna szansa na grę w europejskich pucharach w przyszłym sezonie. No jak Arsenal zagra dobre mecze, to myślę, że jest w stanie przejść CSKA, potem może być trudniej, bo już jeszcze zostało Atletico i Lazio, myślę, że drużyny, które są... Atletico zagra ze Sportingiem Lizbona, faworyt jeden, Atletico jest, jak tak, najbardziej. Zdecydowane zwycięstwo, 5-1 z Lokomotivem w dwóch meczu, 8-1, więc no, pokazują, że przerastają te rozgrywki i na pewno są faworytem do zwycięstwa. Ostatnia para to Lazio kontra Red Bull Salzburg. No, myślę, że Salzburga już i tak może się cieszyć z tego, co osiągnęła, bo ćwierćfinał to dla nich spory sukces. Lazio generalnie dobrze prezentuje się w tym sezonie. W Serie A Ciro Immobile skuteczny, więc myślę, że Lazio awansuje. Awansuje. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o Ligę Europy. Dziękujemy za uwagę. Pamiętajcie koniecznie, żeby w komentarzu napisać, kto waszym zdaniem awansuje w ćwierćfinałach obu rozgrywek. I tyle. No. Dajcie łapkę w górę i subskrypcję. I takie tam. Dzięki. Do zobaczenia.